Właśnie trwają w Toruniu rekolekcje, które prowadzi ojciec Marian Zawada, Karmelita. Gościmy go teraz w czasie naszej rozmowy. Ym, rekolekcje zatytułowane Jan od Krzyża Przewodnik na trudne czasy. Po raz pierwszy, przyznam, gościmy Karmelitę w Toruniu na naszych rekolekcjach i może duchowość karmelitańska dla wielu jest y, nieznana. Chciałabym ojca zapytać, co szczególnego ma w sobie. Taka duchowość karmelitańska. Przypomina mi się Karol Wojtyła, w życiu którego właśnie ta duchowość Jana od Krzyża znac... miała takie bardzo ważne znaczenie. Więc co takiego ma w sobie duchowość karmelitańska, co mogłaby pociągnąć człowieka dzisiaj współczesnego i czy ta duchowość jest dla każdego? Pierwotnie, karmel był związany z Palestyną. Z prorokiem Eliaszem i naśladowaniem jego trybu życia prorockiego, całkowicie oddanego Bogu. I w XII wieku pojawili się tam krzyżowcy, czyli mamy taki wpływ duchowości rycerskiej, z etosem rycerskim, gdzie później ta walka o ziemię pana o dominium właśnie chrześcijańskie Ziemię Świętą, przeniosła się na walkę duchową. I czerpie też wiele z ojców pustyni, czyli to jest taka duchowość IV, V wieku, gdzie ludzie gorliwi chcieli poświęcając się Bogu, wychodzili na pustynię i tam głównym zadaniem było toczyć walkę z demonem. Tak jak Chrystus naśladując Chrystusa na pustyni judzkiej i okolicy, również właśnie w Karmelu. Częścią też Eremitów na górze Karmel byli pielgrzymi, a więc duchowość pielgrzymów. Ludzi, którzy wybierali się w długą, świętą podróż, i ta podróż ich kształtowała i doprowadzała do świętości. I te trzy wpływy mocne, klarowne, bardzo wymagające, tworzą taki podstawowy etos góry Karmel. I później w XIII wieku, niestety pod wpływem saracenów, muzułmanów, prawda, ta ziemia święta, Królestwo Ziemi Świętej pada, burzone są twierdze. Kiedy i kiedy pada akka, w zasadzie już wiadomo, że nie będzie można żyć dłużej, kontynuować życia w, w Ziemi Świętej, i wszyscy praktycznie wyprowadzają się do Europy. I między innymi właśnie też karmelici Bosi trafili później od Cypru do Anglii w pierwszym takim rzucie. Rozproszyli się no i tam, gdzie byli, właśnie no to też próbowali żyć. Tak jak na górze Karmel. I to jest, to jest pierwszy taki moment, i później mamy drugi moment bardzo ważny. Już jest XVI wiek, święta Teresa, święty Jan od Krzyża, kiedy dokonana została reforma i powstaje tak zwani Karmelici Bosi, a tamci nazwali się Karmelitami dawnej obserwacji. I te dwa zakony funkcjonują. Do dzisiaj również w Polsce. Co jest takiego od wewnątrz ciekawego? Myślę, że pewne mocne symboliki, które są związane właśnie. Po pierwsze symbolika góry, a więc jest to pewien tryb życia, styl, który musi gwarantować zdobycie góry. Więc nie mogę być przeładowany rzeczami, raczej swobodny. Muszę nie stronić od wysiłku, ale właśnie zaangażować się, żeby górę zdobyć, rozłożyć inteligentnie siły i mieć znajomość pewnych nie wiem, schronisk, pewnego stylu życia, taki survival, żeby właśnie osiągnąć cel. A więc wchodzenie w górach jest wymagające. Im wyższe góry, tym to jest bardziej wymagające. Prawda? I to jest pierwsza taka metafora wchodzenia. Były też takie piękne pieśni, psalmy, które towarzyszyły na przykład też. I Izraelitom, kiedy oni wchodzili na wzgórze świątynne i właśnie przekraczali progi Pana, więc taka, taka etyka, powiedzmy, czy też duchowość wstępująca. Druga ciekawa rzecz w symbolice Karmelu to ogród. Karmel znaczy ogród, winnica Pana. I Karmel biblijnie był zaliczany do najbogatszej krainy takiej najbardziej przeobfitej w zieleń, bujność taka, to co było piękne, takie soczyste. Wiadomo, że Ziemia Święta to raczej taki teren na granicy pustyni, a więc ta zieleń jest taka powiedzmy no jakby to jednym słowem powiedzieć, musiała chronić wilgoć, prawda? Więc liście są grube, mało tego tam, w każdym razie jest bardzo specyficzne zalesienie i też no, roślinność, która musiała wytrzymać cały sezon, właśnie gorący, bez, bez wody, bez, bez opadów i musiała przetrwać. I właśnie to jest, Karmel stał się biblijnie taką krainą bogatą, w zieleń, w najbardziej taką soczystą, i to również ma takie przełożenie duchowe. Mianowicie, że owocowanie w Karmelu, do tego jesteśmy trochę przyzwyczajeni, te tradycje, pokolenia wręcz świętych, no, to jest dosyć dużo tego i, i w kalendarzu liturgicznym co chwilę wypada jakaś poważna święta albo poważny święty. I ta plejada, ten dorobek duchowości kremitańskiej jest imponujący. No mamy trzech doktorów, na przykład świętą Teresę z Avila, pierwszą kobietę, panią doktor, następnie Jana od Krzyża, no i świętą Teresę z Lizie. Także jest taka trójca doktorancka. Jest to, jest to właśnie i pewien dorobek, i pewien styl duchowości, i to, co dla Karmelu jest istotne, staramy się właśnie być bardziej skupieni na Bogu niż na sprawach świata, mimo że czasami Kościół wzywa do różnych form wsparcia, pomagamy w różnych kontekstach, prowadzimy też misje, ale takim, taką perłą Karmelu jest medytacja nastawiona na miłosną uwagę. Miłosna uwaga to taki szczególny stan wyciszenia. Tam już nie potrzeba słów, a natomiast serce rozmodlone, kochające pana, trwające, takie wypróbowane, które nie boi się krzyża, nie boi się trudnych sytuacji, natomiast no, zasadniczą sprawą jest gościnność. Teresa nawet definiuje modlitwę poprzez gościnność dla dostoj, przy oczekiwać dostojnego gościa i właśnie potem go wprowadzić na pokoje i żeby zadbać o to, żeby się dobrze czuł. Wiadomo, jak ktoś ma zagracone serce, no to nie za bardzo ten pan może się zmieścić, więc tu jest taki problem właśnie też duchowej wolności. To jest, wydaje się tak, w dwóch słowach można by powiedzieć o tym wymiarze bardziej kontemplatywnym, bardziej nastawionym na wartości wysokie, na Boga, na towarzyszenie Bogu, tak zasadniczo. Inne zakony zajmują się bardziej kwestiami, problemami charytatywnymi, powiedzmy ewangelizacją. My raczej... W drugim etapie dopiero taka ewangelizacja już głębsza, jeżeli człowiek już zasmakował życiu duchowym i poszukuje czegoś więcej, chce chciałby się zmierzyć z tajemnicą człowieka. A gdyby ktoś w ogóle nic nie słyszał o Janie od Krzyża, oprócz tego, że jest doktorem kościoła, to jakie takie najważniejsze elementy czy rysy biograficzne mógłby ojciec powiedzieć, żeby przedstawić tę postać? No, rodzi się w 1542 roku. Jest to bardzo specyficzny czas w Hiszpanii, ponieważ wtedy dochodzą do głosu królowie katolicy, a więc jest, można by powiedzieć, katolicyzm religią państwową, gdzie jest mocne wsparcie ze strony dworu i dwór wspiera reformy. Wtedy też już dochodzi do głosu reforma braci Cisneros. Był jeden opad w Montserrat, benedyktyńskie opactwo w Katalonii, Drugie, właśnie drugi był kardynał, który właśnie jako przedstawiciel księży diecezjalnych i też również goszczący na dworze doprowadzili do, przygotowali reformy. 50 lat jeszcze przed Soborem Trydenckim i już Hiszpania żyła reformą, powstawały właśnie nowe gałęzie i przeważnie przybierały swój taki przydomek bosi. Byli franciszkanie bosi, dominikanie bosi i tak dalej. Franciszkanie bosi pierw, pierwsza klaryski bose były. Także to była taka atmosfera odnowy. Następnie to, co bardzo wpływało na wyobraźnię, to odkrycie Ameryki i konkwistadorzy, i właściwie cała rodzina, na przykład Teresy, wyjechała do Nowego Świata, no, szukać szczęścia, skarbów itd. Tak Natomiast sam Jan od Krzyża. Rodzi się w biednej rodzinie, ponieważ jego ojciec, który był znakomitym finansistą u siebie w rodzinie i był majętnym człowiekiem, zakochał się w takiej hawciarce i była taka rzeczywiście romantyczna historia, a wręcz no, tak melodramat można by z tego utworzyć, mianowicie wybrał, tę prostą kobietę i związał się z nią i rodzina doszła do wniosku, że to zwykły mezalians, no i się wyparli, go wydzieliczyli i on wyprowadził się na taką zupełnie nieznaną gdzieś wioseczkę Fontiveros koło, koło Salamanki w Kastylii. Tam rodzi się trójka braci, Luis szybko umiera i Franciszek i Jan. Jego ojciec bardzo szybko umiera, dwa lata po narodzeniu Jana i matka zostaje sama. Niestety to wielki dramat, prawdopodobnie Luis zmarł z głodu. Ona się przeprowadza do Medina del Campo, obok taka większa miejscowość, tam uniwersytet, jezuici również. I Jan korzysta właśnie z opieki, takiej wsparcia kościelnego, żeby się wykształcić. I korzysta właśnie tam z tej uczelni, potem jezuickiej. Wstępuje do karmelitów jako Jan od świętego Macieja. Rozpoczyna życie duchowe i później, kiedy został wyświęcony, w Medina del Campo, na prymicjach właściwie swoich, spotyka Teresę, która już myśli o reformie i szuka chętnych. A Jan w zasadzie chciał być kartuzem, bo zakon karmelici mu trochę nie wystarczali, ponieważ no tam było trochę rozluźnienie tak zwane w zakonie, więc chciał bardziej ambitnie tam iść, bardziej w ciszę, w pustynię. No i już myślał o kartuzach. I szczęśliwie Teresa go przekonała, że przecież może realizować swoje marzenia w odnowionym karmelu. I namówiła go, żeby założyli z takim przyjacielem Antonio de Heredia, właśnie karmelitą, nową wspólnotę w Druelo. No i się zaczęło. 1562 rok, 28 listopada. I później karmel się rozwija, ale niestety no zaczęły się problemy z jurysdykcją pewną, z, z taki ambitno, ten karmel dawny poczuł się zagrożony. No i chciał tak troszkę no, stłamsić tą reformę, bo widział, że to tak się po prostu wymyka. Oskarżone zostało rozbijanie zakonu i tak dalej, takie różne. No i go w końcu porwano w Toledo i, i zamknięto na 9 miesięcy w klasztorze. No i tam się nacierpiał mnóstwo. Ale można by powiedzieć, że ten fizyczny, jakiś instytucjonalny wycisk też pozwolił wycisnąć z niego takie na piękne zdolności poetyckie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, że Jan od krzyża również był poetą, mistrzem słowa No i został ogłoszony również patronem poetów chyba w 1952 ostatecznie tak bardzo oficjalnie. I później właśnie to, to od tych braci karmelitów tam się nacierpiał nieźle i potem jak już nastąpiło od, odłączenie, nowe struktury zakonu karmelitów bosych, no to został, dostał się do zarządu z prowincji nowej i tam był taki ojciec Doria, z którym tak za bardzo im nie było po drodze, on był zbyt surowy, chciał wracać do tego takiego pierwotnego ideału na, na Karmelu, Eremitów, a on tak miał taką inną właśnie też posługę apostolską, bardziej też otwartą na ludzi. No i przez te różne tak zwane koncepcje zakonne, życia zakonnego karmelitańskiego, no poróżnili się. Później podczas wizytacji tam Jan zwrócił uwagę niektórym tam ojcom, żeby tak trochę się przyłożyli do pobożności. No i pod koniec życia taka się wytworzyła sytuacja, że praktycznie no, bracia chcieli go usunąć z zakonu, bo tym zaraz za skórę, tamten też tak no, nie, no, widział, że on reprezentuje zupełnie inny styl, więc. Gdyby nie umarł tak szybko, już powiedzmy w 1991 roku, to prawdopodobnie był, był już przyszykowana taka legislacja, żeby go usunąć właśnie z zakonu. No i to tak w dwóch słowach, jeżeli chodzi o historię taką zewnętrzną. Natomiast wewnętrznie widzimy, że rzeczywiście Pan Bóg zaprowadził go na szczyty. Szczyty duchowości, ponieważ, tak, Teresa, jak pisała, to pisała o sobie. Nie? A mężczyźni mają problemy z tym, żeby tak i mówić o sobie i te ukrywają się w teologii. Albo w takich ogólnych wyrażeniach, że, ta, że po prostu snują pewne idee, albo jakieś myśli określają. I właśnie on w swoich dziełach pisze bardzo kompetentnie. O bardzo trudnych właśnie zjawiskach duchowych, ale widać, że to jest mistrzostwo. Tam jest precyzja, tam, tam jest dystynkcja dobra różnych zjawisk i miał dostęp do rzeczywiście najgłębszych doświadczeń życia mistycznego. No i no właśnie. Napisał kilka książek bardzo poważnych, listy. On zresztą miał taki też sposób, że siostrom zapisywał takie karteczki, takie, takie liściki się pisało z uwagami duchowymi, właśnie. No i z tego powstały na przykład sentencje. Kilka się zachowało, ponieważ wiele rzeczy zniszczono. Jak bracia szukali materiału na, na Jana no to siostry się bały, żeby cokolwiek było, więc palono wszystkie listy, jego dzieła. Także no, cudem to się uchowało. Po prostu trzeba powiedzieć, że, że no, mamy do czynienia też z kolejnym taką interwencją Bożą, że te główne dzieła przetrwały. To tak w kilku słowach, jeżeli chodzi o, o postać. Nieprawdopodobnie odważny, nieprawdopodobnie rozległa taka duchowość i wyczucie rzeczywiście spraw. Tam w, w, w praktyce wychodzi na to, że y, miał takie rozeznanie ducha, że nawet była taka mistyczka znana w, w jego czasach. Wszyscy byli zachwyceni, bibliści, ona tłumaczyła całe wersety y, Pisma Świętego, sens o tam jest, nie? wszyscy myśleli, że to ma y, dar od Pana. No ale Jan wystarczyło, że Jan przyszedł na kilka minut. Zadał parę pytań, zobaczył, dziękuję bardzo, podpisała cerograf z diabłem. No, więc i rzeczywiście tak potem wyszło po jego wizycie. Tamta osoba się po prostu załamała, no zdradziła źródła swoich inspiracji. Więc to taki prosty przykład, że rzeczywiście miał głęboki wgląd do spraw duchowych. Kochał Boga nieprawdopodobnie, no i tym zaraża. Mnie osobiście też człowiek tak sięga po te dzieła z taką ciągle odnawialną, jakby to nazwać, taką, takim zakłopotaniem, o, że, ta, <laughs> że tyle można, że tak wysoko to wszystko sięga, a człowiek gdzieś tam cały czas raczkuje, mimo że już w Karmelu, hoho, ho, no już tam 30 parę lat. <gry> Sam ojciec powiedział, że Jan od Krzyża onieśmiela, szczególnie może tych początkujących. Jak w takim razie zacząć przyjaźń z Janem od Krzyża? Jak wejść w tę duchowość? Co zacząć najpierw czytać, żeby nie zniechęcić się właśnie trudnością i tym wysokim lotem treści, czy zawartych właśnie w jego dziełach? Tak. Ja osobiście. Miałem taką y, też łaskę, znajomi mi kiedyś podarowali pisma Jana. Y, ja tam, tak, czego nie rozumiał treści dobrze, nie miał jeszcze takich no, przygotowania powiedzmy teologicznego, czy też y, takiego bardziej właśnie to plastycznego, można by powiedzieć, żeby to ująć bardziej, jakoś tak ogarnąć. i y, Pamiętam, że w, mimo wszystko był tam jakiś taki magnes. To znaczy teksty mistyczne takie są, że czyta się je nie rozumiejąc, ale tam jest taki ukryty ogień. I on tak się tli i jeżeli człowiek w pewnym momencie jest na tyle przygotowany, to się po prostu zapali. I to jest pożar, koniec, Bóg przejmuje, łaska przejmuje właśnie w rolę gospodarza, no i, no i zaczynają się dziać ciekawe rzeczy, fantastyczne. Natomiast właśnie ja tak traktowałem tą osobiście przygodę, no gdzieś człowiek prowadził takie studenckie, bujne życie, że tak powiem, Yy, już trochę byłem tym zmęczony wszystkim, yy, ale ta lektura mi smakowała, mimo że to takie dwa światy były zupełnie. Nie? Jeden taki zewnętrzny, yy, gdzie przyjemność miała yy, główne, yy, skrzypce grała, natomiast yy, no i oczywiście ta radość młodości, tak żeby to dobrze wykorzystać to życie studenckie, natomiast właśnie był taki wewnętrzny nurt. Yy, to było takie dziwne dla mnie, ale właśnie te dwie rzeczy mnie pociągały. Zresztą Augustyn był taki podobny. On też tak, nawet jak już się nawrócił, to tak się modli do Pana. Panie, no tak, no chciałbym już należeć do Ciebie, ale tak nie za szybko. No więc, żeby ta łaska nawrócenia to tak, owszem, ale tak powoli, bo te jeszcze stare rzeczy, które tam miał wcześniej, no, ko kochał, lubił, no więc go trzymały. Więc y, y, żył w takiej rozterce. I jest coś takiego, myślę, w historiach wielu ludzi. Od czego zaczynać? Y, najlepiej chyba od pieśni duchowej. Y, ona jest y, takim dziełem płomienistym. Bardzo pozytywnym, na, o mówiącej o miłości Boga. Jest dialogiem oblubienicy z oblubieńcem i możemy się odnaleźć chociażby właśnie w kontekście pieśni nad pieśniami. Bardzo podobna treść i tam odnajdywać prawdy o, o Bogu i człowieku. To tak byłaby najbardziej taka, powiedzmy, lektura, y, 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 która gwarantuje później, żeby jeszcze wracać do Jana, y, karmić się nim. Bo naprawdę łaska działa poza zmysłowo, to znaczy, my nie wiemy my nie, poza psychologią całą, bo łaska działa w duchu przede wszystkim. My nie mamy dostępu do tak, nie mamy narzędzi, żeby wyczuwać ducha, czy, czy właśnie jakoś tak mamy swoją psychikę osadzoną w zmysłach i nie wiemy, co się tam wewnątrz dzieje a Bóg tam dokonuje pewnego swojego dzieła, które się objawi później po śmierci. Nie, co Bóg dokonał, dokonał w, naszej, w naszym życiu swoją łaską, poprzez różne historie, poprzez nasze wybory, poprzez to, co zrobiliśmy ze sobą sami w tym życiu świadomym, powiedzmy naszym, takim osobistym, a co On, jakiego dzieła dokonał. Bo y, jest tak, że... Y, Bóg nas zaplanował przed stworzeniem świata. Nosił nas już w, w swoim projekcie stwórczym i to nie jest przypadek, że żyjemy. On nas zaprzed miliardami, czy tam ile tysiącami, kiedy to tam jest, ten początek świata. On już miał plan dla każdego z nas nie? i chciał nam osadzić nas w tym właśnie czasie, w którym teraz żyjemy. To jest, to jest nasz czas. I ten. Więc nasze stworzenie to nie jest coś przypadkowego, że tam rodzice prawda, się kochają i, i nagle aniołek mówi, Panie Boże, dawaj duszyczkę, bo tam już prawda, już, już zygota jest i, i trzeba coś robić. To nie na tej zasadzie. To jest rzeczywiście Boży plan, który jest realizowany przed założeniem świata. No i to jest poważna sprawa. W istnienie człowieka. Zresztą Jan od Krzyża mówi, że człowiek jest tak wielkim stworzeniem, że każda jego myśl, każda myśl, która nam przychodzi do głowy, jest o wiele większa i ważniejsza od całego stworzenia. Więc on uważa, że każda myśl powinna być najpierw poświęcona Bogu żeby właśnie Bóg był uhonorowany i był punktem odniesienia do myślenia. Nasza myśl tylko, nie mówiąc już o czynach, nie mówiąc o wyobraźni, nie mówiąc o innych rzeczach, człowieczeństwo jest naprawdę czymś wyjątkowym w strukturze stworzenia i my o tym nie wiemy, nie mamy tej wielkiej świadomości chociażby naszej struktury. Żyjemy na peryferiach, uważamy, że nasza psychika, nasze uczucie to jesteśmy my. Tymczasem no, to są obrzeża naszej tajemnicy, gdzie Święty Jan mówi o przepaściach naszego umysłu, naszej woli, naszego, naszej pamięci. Przepaściach przygotowanych na spotkanie z nieskończonym Bogiem. I to by trzeba było odkryć, ten wielki zachwyt człowiekiem u Jana. On używa takiego języka estetycznego i przez to trzeba przebrnąć właśnie, i doszuka, doszukiwać się tam tajemnicy. I to przychodzi przy kolejnym czytaniu. Wielu takich ludzi świątobliwych czasami się przyznaje, że, że, że czyta, czyta Jana od Krzyża. Niektórzy całą, stałą lekturę mają. Jest taki ojciec misjonarz. On zmarł w czasie wojny w 1942 roku, chyba. Młody człowiek. Gabriel Jacquier, który kochał Matkę Bożą bardzo, ale właśnie w swoich pamiętnikach zostawił myśl czy taki dowód, że czytał kilkanaście razy dzieła Jana Odkrzyża. Praktycznie cały czas mu towarzyszyły przez całe życie duchowe. Więc można uczynić obok Pisma Świętego sobie też taką lekturkę, no, która nas karmi duchowo. I wtedy, jeżeli duch jest mocny, no to to się przelewa na ciało. Zdrowiejemy, jesteśmy mocniejsi, ale to jest pewien skutek. Najpierw trzeba karmić ducha. Nakarmiony duch umacnia ciało. Taki, taka jest logika duchowa. I nawet w czasie pandemii myślę, że można taką aspirynkę, prawda, czy witaminkę janową sobie zaaplikować i będą owoce.